troszeczkę, ale bardzo króciutko, powiem wam świadectwo uzdrowienia. Tak jak Artur mówił dzisiaj troszkę na uwielbieniu o wierze, ja jestem również fanatykiem wiary, wiary takiej osobistej. Uważam, że moja wiara osobista jest dla mnie kluczem do wszystkiego. Czemu to powiem? Powiem dlatego, że sporo ludzi do mnie dzwoni i mówi tak, wiesz co? Byłem na spotkaniu uzdrowieńczo-uwolnieniowym, położył ręce na mnie usługujący i powiedział do mnie, jesteś zdrowy. I nie jestem. Mówi, o, łamał mnie? Ja wie nie. To posłuszny człowiek. Powiedział ci mega prawdę. Powiedział ci prawdę z krzyża. Powiedział ci prawdę z krzyża. Dlaczego nie zostałeś uzdrowiony? Nie mam pojęcia. To nie do mnie pytanie. Bo wiecie, to trzeba sobie trzeba to pytanie zadać. Powiem wam taką kluczową rzecz, która się wydarzyła w moim życiu, taki przełom, kiedy zaczęłam wierzyć osobiście. I twoja osobista wiara, ona cię nigdy nie zawiedzie. Przez twoją osobistą wiarę będziesz miał sukcesy w swoim życiu. Sara nasza pochorowała się kilka lat temu na... miała takie... generalnie miała uczulenie. Miała uczulenie na wszystko. Zdiagnozowali u niej astmę oskrzelową. Była uczulona na sierść kota, na sierść psa. Generalnie nie mogła wychodzić na dwór i nie powinna też przebywać w domu wtedy, kiedy jest duża ilość burzu i tak dalej. Ja w ogóle mówię, Boże, nie wyjdę z nią na dwór, nie mogę z nią przebywać w domu, to jak mam teraz w ogóle żyć? Okazało się jeszcze, że ma trzeci migdał, który jest siedliskiem bakterii i każdą infekcję przechodziła dużo gorzej niż normalne dziecko, które na przykład tego migdała nie ma. I wiecie, my normalnie już jesteśmy w służbie, jesteśmy wierzący ludzie i tak dalej. Klasycznie położyliśmy na Sarę ręce, przekleliśmy owego migdała. Pamiętam wtedy Artur, i co się dzieje dalej? Po przeklęciu tego migdała, tak, Sara dalej kaszle. Czyli co są? Są dalej symptomy choroby. Ona dalej kaszle, łapie infekcje, kaszle inaczej niż wszystkie dzieci, ma bezdechy nocne i tak dalej, i tak dalej. Artur wierzy, ona kaszle w nocy, Artur nakłada sobie poduszkę na uszy, a ja się boję, że Sara się udusi. Pamiętam wtedy, że Artur miał głosić na takim festiwalu życia, a ja się boję. Jeszcze wtedy on się dusił. To był ten czas, nie? Więc z uwagi na to, że dla wierzącego jest wszystko możliwe, wszystko wierzący może, więc ja wzięłam 2000, pojechałam do kliniki i postanowiłam, że wytnę Sarze migdał. Po wycięciu owego migdała leżymy sobie klasycznie w pokoiku. Przychodzi do mnie pan doktor i mówi, że dobrze by było, żebym opuściła już salę, gdyż są następne dzieci, które czekają w kolejce, no i żebym zwolniła pokój. Ja wie, nie, absolutnie, mam zapłacone tutaj do godziny 19, nie zamierzam się wynieść. Z tego co wiem, zabieg był krwawy i tak dalej, więc ja chcę tutaj swoje przeczekać, a ja tam wiem, co się wydarzy, wiecie. On pyta się mnie, czy był u pani lekarz prowadzący? Ja mówię, że nie, nie było u mnie lekarza prowadzącego, to niech przyjdzie i niech pani powie. Co się w ogóle wydarzyło podczas tego zabiegu. I teraz słuchajcie, ja zostałam i zaskoczona, i zawstydzona tym, co usłyszałam od lekarza. I dziękuję dzisiaj za to Bogu. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczęłam osobistą drogę mojej wiary. Przyszedł do mnie lekarz i powiedział tak, że wycięli Sarze całkowicie suchy migdał. Ja po prostu stałam jak wryta, i natychmiast przelatuje przeze mnie obraz, że wtedy, kiedy położyliście swoje ręce i przekleliście owego migdała, czyli wstrzymaliście wzrost, bo chcę jeszcze raz powiedzieć, przekląć to nie znaczy powiedzieć cholera i tak dalej, bo już też mi się to zdarzyło, że ktoś powiedział do mnie, że poprzeklinał różne rzeczy i się nic nie wydarzyło. No, w ogóle nie, to nie chodzi o bluźnierstwo. Przekląć to znaczy, że my w imieniu Jezusa przeklinamy tą chorobę i wstrzymujemy jej rozwój. I wiecie, to było dla mnie, ja byłam tak, pomimo to, że uczyniłam coś w niewierze na tamten czas, pojechałam i skorzystałam jak gdyby z opieki lekarskiej, to w tamtym czasie wiara moja urosła bardzo. I chcę wam powiedzieć, że wróciliśmy do domu i Sara dalej kasłała. Ona dalej kasłała, dalej łapała różnego rodzaju infekcje. I pamiętam, że za kilka miesięcy pojechaliśmy na taką usługę do pewnego kościoła i w domu u pastora akurat biegało kilka małych kotków.
I moja wiara była już wtedy tak duża, że ja wiedziałam, że chcę wziąć do domu kota. Wzięliśmy do domu kota i Filemon jest z nami 6 lat i Sara jest zdrowa. Chcę ci powiedzieć, że buduj swoją wiarę. Jeszcze jest taka jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli uczestniczyłeś w spotkaniu uzdrowieńczo-uwolnieniowym i nie zostałeś uzdrowiony i nie przez wiarę lub poprzez sugestie innego człowieka przestałeś brać lekarstwa, a nie jest twoja osobista wiara, nie jest to twoje osobiste prowadzenie, nie jest to z uwagi na twoje przekonanie, to nie rób tego. Tak działa diabeł. Tak działa diabeł. Bierz tabletki i buduj swoją wiarę. I przyjdzie czas, że twoja wiara urośnie do tego miejsca, że przez wiarę odstawisz tabletki. Wtedy już nikogo nie zapytasz. Wtedy już do nikogo nie przyjdziesz i nie powiesz, czy mam brać tabletki? Nie do mnie pytanie. Rozumiecie? Nie daj się potępić, jeśli w czasie budowania swojej wiary jeszcze masz taki element, że z czegoś korzystasz, z tabletek, czy ty. Diabeł to w ogóle jest, wiecie, wynalazca złego. Czym więcej jest wynalazków złego, tak? To jest patologia. Jeśli wzrastasz w swojej wierze, tak? I na ten czas, jak gdyby nie wierzysz jeszcze o swoje uzdrowienie, a powiedzmy dar nie zadziałał i nie zostałeś natychmiast uzdrowiony, to bierz tabletki. Nie potępiaj się. Buduj swoją tożsamość. W ogóle spotykaj się z Jezusem, tak? Analizuj to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty i gwarantuję tobie, że kiedy będziesz to robił, ale nie okłamując samego siebie, wiecie o co chodzi, to twoja wiara urośnie do tego miejsca, że nikt cię nie będzie w stanie ani podebrać, nic tobą nie zachwieje, rozumiesz? Jakikolwiek potem przyjdzie do ciebie symptom, to ty będziesz wiedział, że to jest tylko symptom i ty nie weźmiesz go w ogóle poważnie. Amen. Mogę też powiedzieć świadectwo? Nie wiem.